Chciałam powiedzieć, czego potrzebuje od nas nowe pokolenie. Chciałabym, żebyśmy naprawdę stworzyli naród. Amen? Amen. Nie chciałabym, żebyśmy przeminęli z epoką brązu i żeby zmiotła nas historia. Dlatego powiem dzisiaj o diable. Cimateuszek do mnie powiedział, ciociu, jesteś rekin na diabła. Takiego rekina mi przyniósł Mateusz, syn Ewy i Łukasza. Uwielbia ze mną w domu i mówi, że uwielbia z ciocią Agatą gromić diabła. A dzisiaj takiego rekinka mi tam przyniósł. I właśnie mówi, że jestem rekin. Kochani, chcę powiedzieć kilka rzeczy, czego potrzebuje od nas nowe pokolenie. Te, które przyjdzie, ale zarówno też te, które dzisiaj jest z nami, słucha nas i nas ogląda. Powiem kilka rzeczy, co tak naprawdę ludzie potrzebują od nas widzieć. Na samym początku opowiem wam pewną historię. Nie jest to fajna historia, ale jest to historia bardzo prawdziwa. Opowiem wam o człowieku, który gdzieś tam sobie kiedyś był. Poszedł kiedyś na spotkanie przebudzeniowe. Pochodził z bardzo takiego niefajnego domu. Generalnie rozbita rodzina. I poszedł na spotkanie przebudzeniowe i na tym spotkaniu przebudzeniowym stanął i powiedział: Boże, niech to przekleństwo, które jest w moim życiu, zakończy się dzisiaj na mnie. Niech ono na mnie się dzisiaj zakończy. I chłopak bardzo szybko zaczął wzrastać w Bogu. Bardzo szybciutko. Z uwagi na to, że był pokroju wykształcenia Michała Korgola, więc zaczął ogarniać dosyć sporą grupę ludzi. Zaczął ludzi nauczać, jak zdobywać kasę, jak zdobywać finanse. Mocny zawodnik. Mogę powiedzieć, że bardzo mocny zawodnik. W ogóle stał się pastorem kościoła. Dużego kościoła. Ale nie pozamykał pewnych furtek demonicznych w swoim życiu. Między innymi temat związany z alkoholem. I chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Ale się rozwijał. Pił i się rozwijał. Wiecie, gdzie jako pijący, usługujący doszedł? Na sam szczyt. Bo tego nikt nie widział. Super się kamuflował. I powiem wam, kiedy go zmiótł diabeł. Zmiótł go diabeł, kiedy był na samym szczycie. Nie zmiótł go wcześniej. W ogóle go nie dotknął wcześniej. Ponieważ zobaczył zawodnika i przeliczył koszta. I mówi, gdy go zmiotę wcześniej, to nie osiągnę tego, co bym chciał. Poczekał, aż stał się pastorem kościoła. Poczekał, aż zacznie usługiwać większej grupie ludzi. I wtedy go zmiótł. I coś wam chcę powiedzieć. Wiecie, co zmiótł? Wszystkich. Ponieważ Słowo Boże mówi, że kiedy diabeł uderzy w pasterza, to w kogo uderzy? W owce. Więc kiedy udało mu się zmieść tego usługującego, niestety zmiótł również kościół. I po 25 latach jego syn, który przyglądał się w domu na jego życie i widział, znalazł się znowu na jakimś spotkaniu przebudzeniowym. Nowe pokolenie. Stare pokolenie i nowe pokolenie. Nowe pokolenie nie widziało w domu wzoru. I jego syn znajduje się na spotkaniu przebudzeniowym. Już nie z tatą, tylko z innym człowiekiem. I modli się tą samą modlitwą, którą się modlił jego ojciec. Boże, jestem z rozbitego domu. Jestem z rozbitego domu. Niech to przekleństwo zakończy się dzisiaj na mnie. I chciałabym, żebyśmy wszyscy to wzięli do serca. Jest czas, aby pozamykać demoniczne furtki w swoim życiu. Coś wam powiem. Jeśli masz do czynienia z diabłem, to znaczy, że gdzieś furtki w twoim życiu są pootwierane. Zgadzacie się? Gdzieś są otworzone furtki i między innymi diabeł niestety może wjeżdżać do życia człowieka. A więc nowe pokolenie potrzebuje, abyśmy im pokazali, nie tylko powiedzieli, ale żebyśmy im pokazali swoim życiem.
Kiedy studiujemy sobie tematy związane z przebudzeniem, najczęściej jest tak, że po tym przebudzeniu nic nie zostaje. Angela, która zainspirowała wielu z was i oglądaliście też jej poselstwo na internecie, Angela nam właśnie opowiadała, że przebudzenie, które miało miejsce w Pensacoli, niewiele po nim zostało. Zostały jakieś jednostki, które powiedzmy gdzieś tam coś robią. Powiedzmy Daniel Kolenda jest też pokłosiem tego przebudzenia. Ale nam nie o to chodzi. Nam nie chodzi o to, żeby z tego, co robimy my, została jedna osoba lub dwie. Chodzi nam o ukształtowanie narodu. Chodzi nam o ukształtowanie narodu. Chodzi nam o to, aby nowe pokolenie, ono wzrastało w poczuciu, że w ogóle jest tylko Bóg. Więc jeśli my czegoś nie zrobimy, jeśli pozwolimy, aby w naszym życiu furtki były pootwierane i ci ludzie, którzy są dzisiaj z nami, nie oglądają pewnych rzeczy w naszym życiu, to nowe pokolenie, które przyjdzie, będzie musiało budować niestety od samego początku. I wiecie, zazwyczaj jest coś takiego, że czemu mówicie o trudnych rzeczach? No bo w ogóle życie z Bogiem to nie jest bujanie. To nie jest jakaś fikcja, to nie jest bujanie, to nie jest jakaś zajawka. To jest prawdziwe życie. To jest prawdziwe życie. I z różnymi rzeczami się niestety, ale zmagamy. Ja w ogóle wiem, że sporo jeszcze z was, ludzi, zmagacie się po prostu z nałogami. Z nałogami, z piciem, z narkomanią. I to jest naprawdę czas, aby pozamykać te furtki. Naprawdę. To jest czas, aby te furtki pozamykać, ponieważ nie jest dobrze być w miejscu przebudzenia i nie zamykać diabłu furtek. Naprawdę to jest niebezpieczne. To jest naprawdę niebezpieczne. A więc Boże, niech przekleństwo zakończy się na mnie. Na mnie. Niech grzech w moim życiu się zakończy i przekleństwo niech w moim życiu się zakończy. Chcę, aby ci, którzy oglądają moje życie, oglądali moje życie pełne zwycięstwa. Nie iluzji. Pokazujemy ludziom prawdziwe życie, a nie zajawki z kina, tak? Że my nie występujemy w jakimś filmie, tylko mamy prawdziwe życie. Wrócę jeszcze do tego chłopaka. Wiecie, pytanie jest takie, czy nikt nie widział tego, że on popijał sobie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A może ludzie, z którymi był, tak naprawdę lekceważyli te rzeczy, które widzieli. Może nie stawiali na standard, może nie stawiali na uświęcenie, może nie stawiali na prawdę, może tak naprawdę nie miało to dla nich ważnego znaczenia, może tylko i wyłącznie znaczenie miało to, że był to człowiek sceny, estrady i robił jakąś fajną robotę dla jakiegoś nurtu przebudzeniowego. Ale tak naprawdę jego życie i to, z czym on się zmagał, nie miało absolutnie żadnego znaczenia. My do takich rzeczy musimy przykładać wagę, musimy mieć absolutnie bardzo poważne podejście w ogóle do takich rzeczy. Więc zdmuchnął go diabeł wtedy, kiedy był na świeczniku. Wiecie, kiedy ja sobie słuchałam tej historii, to właśnie zobaczyłam specyfikę diabła. Nie zdmuchnął go wcześniej, ale przeliczył koszta. Wiecie, ostatnio przytoczyłam taką lekturę, aby sobie ją odnowić, listy starego diabła do młodego. Diabłu nie przeszkadza, że jesteś w nurcie przebudzeniowym. Jemu to w ogóle nie przeszkadza. Jest taka historia w tej książce opisana, że przychodzi młody diabeł do starego i mówi, wiesz, straciłem klienta, czyli człowieka, który powiedzmy oddaje życie Jezusowi. Straciłem klienta i tak dalej. A stary wyżeracz mówi do niego, nie martw się, nie straciłeś go. Co z tego, że on chodzi do kościoła? Co z tego, że on tam kadzi w niedzielę? Uwielbiamy cię, Panie. Co z tego? Co z tego? On w sercu nienawidzi swojej matki. Dalej jest twój. Nienawidzi w sercu swojej matki. Dalej jest twój. A więc diabłu absolutnie nie przeszkadza, że człowiek chodzi do kościoła, nawet przebudzeniowego. Taki jest diabeł. Poczytajcie sobie tą książkę, ponieważ ona jest ważna i przydatna. Ja na każdym etapie mojego życia w zupełnie inny sposób ją odbieram i zupełnie inne rzeczy
biorę do swojego życia. Tego, co ukryte, nikt nie widział w życiu tego człowieka. Dobrze się kamuflował. Bardzo dobrze się kamuflował. Wiecie, ja miałam mamę alkoholiczkę i moja mama, och, jak ona się kamuflowała. Za każdym razem, kiedy coraz więcej piła, to coraz mocniej się perfumowała. Kiedy zostawiła mojego tatę i wyjechała do Warszawy, zaczęła tam żyć z innym mężczyzną, z uwagi na to, że meldunek miała dalej w Nosielską, musiała przyjechać i u nas sobie w mieście wyrobić dowód osobisty. I poszłam z nią, żeby wyrobić ten dowód osobisty. Stałyśmy tam w takiej dosyć długiej kolejce i mama za każdym razem, kiedy wychodziła z łazienki, była coraz bardziej pijana. Ja mówię, mamo, jesteś pijana. Chyba ty. Chyba ty. Ja mówię, ale jazda. Coraz bardziej pijana i coraz bardziej wyperfumowana. Taki miała kamuflaż. Kiedy wszedłeś i zdecydowałeś się, aby być częścią przebudzenia, to wszedłeś naprawdę na poważny grunt. Wiele tych słów już dzisiaj padło. To nie jest zabawa. To naprawdę nie jest zabawa. Nawet jeśli, ja ostatnio to napisałam na internecie, nawet jeśli ty się bawisz swoim chrześcijaństwem, to diabeł się z tobą nie bawi. On poczeka, aż ty się wybawisz. On poczeka, aż ty się wybawisz. Mogłabym tutaj pluć na was ogniem i mówić, żebyście podnosili ręce i to są też dobre rzeczy. Ale bardzo dobrą rzeczą znać diabła. Znać jego, wiedzieć, jaki on jest. Znać Boga, ale znać też diabła. I mieć bardzo poważny stosunek do swojego życia, jeśli chodzi o temat uświęcenia. Czyli zamykajcie wszystkie furtki, które macie pootwierane w swoim życiu. Naprawdę, to jest taki... Uważam, że jeśli my mówimy, że jest taki czas, aby zamykać te furtki, to jest pewien taki... jest pewna przestrzeń. I będzie teraz zdecydowanie łatwiej pozamykać te furtki. Będzie zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję. Może ci się wydawać, że będzie trudno, ale zobaczysz, kiedy podejdziesz do tego tematu w sposób praktyczny, to będzie ci łatwiej. Może próbowałeś wiele razy, może ci się nie udawało, może stawiałeś gdzieś tam, o, już dziś na pewno to było ostatni raz. No dobra, jutro ostatni raz. Jeszcze pojutrze tam walnę kielicha. Oczywiście, wiecie, to nie chodzi tylko i wyłącznie o alkohol, tak? Zamykajcie furtki, te, które macie pootwierane w swoim życiu. A więc ta postawa i to takie stwierdzenie, że niech przekleństwo się zakończy na mnie. Czyli ja chcę być tą osobą, która będzie uczyła kolejne pokolenie. Będę swoim życiem pokazywać Boga mocy, Boga w akcji, Boga cudów, Boga, który rozwiązał problemy, a nie takiego życia, że no jestem narodzony na nowo i jeszcze bardziej mi się wszystko pochrzaniło. Wiecie, lata jestem w kościele i w ogóle tak naprawdę chyba gorzej moje życie wygląda niż zanim do tego kościoła przyszedłem. Króciutko jeszcze wam powiem. Patrzę, gdzie ja mam tutaj te swoje rzeczy. Dobra. Apostoł Paweł modli się tak. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. I to ciekawe, co apostoł Paweł mówi, ponieważ jest takie pytanie, czy można urodzić drugi raz jakieś dziecko. No nie, nie można urodzić, ale w duchu tak. Ale w duchu tak, w duchu możemy rodzić. I często w kościele nie jest łatwo przeprowadzić jakąś prawdę. Na przykład powiedzmy, jest jakiś sezon, długo mówimy na temat właśnie, powiedzmy, zamykania demonicznych furtek. To jest rodzenie jakby nowego życia, jakby człowieka do nowej rzeczywistości. Niektórzy ludzie mają lata w Bogu, ale tak naprawdę nigdy się nie urodzili dla Bożego życia. Nigdy. Nigdy.
Nigdy się w nich nic nie rozpoczęło. Po prostu przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela i na tym jest koniec. Są w kościele i jest koniec. I potem jest taka na przykład konferencja przebudzeniowa i pytanie, co się po tej konferencji wydarzy? Czy będziesz tylko tym, który lata po takich eventach chrześcijańskich, czy właśnie będziesz tą osobą, która pozamyka furtki w swoim życiu, nie będziesz takim durszlakiem, przez którego wszystko przelatuje, tylko będziesz szczelnie pozamykany. Ty będziesz wiedział, będziesz się w ogóle poruszał świetnie w duchowej rzeczywistości. Duchowość będzie dla ciebie czymś bardzo normalnym. O, diabeł. W mordę się diabła wali. W niektórych życiach nowe narodzenie absolutnie niczego nie zmieniło. Absolutnie. Dlatego, że nigdy pewne furtki demoniczne nie zostały pozamykane. Więc apostoł Paweł modli się o to, aby Chrystus był w nas jaki ukształtowany. Dopóki Chrystus namaszczony, Jego namaszczenie, czyli Boże życie, nie będzie w nas ukształtowane. I tutaj jest takie greckie słowo morfo, z którego my dzisiaj mamy słowo metamorfoza. Czyli dopóki morfo nie zostanie w nas ukształtowane, dopóty ta zmiana nie nastąpi. I ludzie, którzy są z nami, nowe pokolenie, które przychodzi, ono potrzebuje zobaczyć w nas ukształtowanego Chrystusa. Ukształtowanego Chrystusa, nie ludzi, którzy bujają się na huśtawce, nie ludzi, którzy bujają się na hamaku, nie takich, którzy po eventach latają. Ludzie potrzebują zobaczyć w nas ukształtowanego Chrystusa, ponieważ to, o czym my mówimy, to jest to, że my chcemy stworzyć naród. My nie chcemy przeminąć z epoką brązu, że wyjedzie jakiś usługujący i wszystko upadło. Nic nie zostało. Czemu nie zostało? Bo jest masa durszlaków, która siedzi na krzesełkach. Czemu nic nie zostało? Bo przeleciało. Bo przeleciało. A ma nie przelatywać. Ale czy to się wszystko stanie z nałożeniem rąk? Nie. Należy podejmować decyzje. Należy podejmować decyzje. W taki sposób właśnie należy dbać o swoje życie. A więc zależy nam na tym, aby Chrystus był w nas wszystkich ukształtowany. Nowe pokolenie nie potrzebuje od nas i nie powinniśmy pokazywać poprawności chodzenia do kościoła. Mnie matka kiedyś do kościoła wysyłała. Złotówkę mi dawała, ja tam wchodziłam, murzynkowi wrzucałam, murzynek mi tam tak kiwał głową, wiecie. Potem nie chodziłam, bo wolałam sobie pójść na lody do państwa sadowskich, bo mieli fajne, takie śmietankowe, dobre. Wiecie, idź do kościoła, życie ci się poprawi. Nie uczymy ludzi poprawności chodzenia do kościoła. To nie o to chodzi. Ludzie, jak widzą twoje życie, i to jest, ja chcę, żeby to głęboko w was osiadło. Kiedy człowiek widzi, jak ty żyjesz, to dlaczego uważasz, że on nie chce przyjść do kościoła? Bo on widzi, jak ty masz. No i co, pójdę i będę miał tak jak ty? A ty jesteś, jak ty się zrobiłeś jak gej. Kiedyś mówiłeś normalnie, a teraz mówisz jak gej. Kiedyś byłeś zdecydowany. Kiedyś miałeś jaja. Coś nosiłeś w tych portkach. A propos mężczyzn. Mateusz chwilę powiedział, ja nominuję cię, Arturze Ceroński, do tego, żebyś napisał artykuł na internecie, że kobiety powstaną wtedy, kiedy prawdziwie obudzą się mężczyźni. Amen? Amen. Zostałeś nominowany. Przyjmujesz nominację? Napisz dobry artykuł. Kobiety powstaną wtedy, kiedy faktycznie mężczyźni powstaną. Ja jestem taka, bo mój facet ma jaja. Odebrałam od Boga i po moje powołanie jestem prorokiem. Możecie we mnie rzucać pomidorami i petami, jak macie. A więc nowe pokolenie potrzebuje od nas zrównoważonego życia, ukształtowanego Chrystusa w nas. Inaczej to wiecie, to inaczej my nic po prostu po sobie nie zostawimy. Dzisiaj po przebudzeniach też zostały książki. I my też dzisiaj mamy masę książek. Mamy takie książki, takie, takie. I co? Książki tylko zostawimy?
ludzi mamy zostawić, bo jeśli Pan Jezus nie wróci, to musi zostać następne pokolenie, które nie będzie zaczynało znowu od zera, tylko wystartuje z naszych ramion. I to znaczy, że Chrystus był ukształtowany i że ojcostwo się zrodziło w Kościele, bo jeśli nie i zostanie po nas nic, to jakim byliśmy ruchem? Takim samym jak wszystkie inne. Polecieliśmy na fali, trochę emocji. Wiecie, o co chodzi? Porobiliśmy jakieś eventy i co? A więc nowe pokolenie nie potrzebuje od nas poprawności chodzenia do kościoła. Potrzebują od nas prawdy. I to nie tylko w budynku kościoła. Ta prawda jest w naszych domach, w naszych portfelach, w naszych sypialniach. Tam jest nasza prawda. Prawda jest wtedy, kiedy jemy, co jemy, jak funkcjonujemy, jak reagujemy. Nowe pokolenie potrzebuje ukształtowanego chrześcijaństwa w nas, a nie, tak jak powiedziałam wcześniej, poprawności chodzenia do kościoła. Podam trzy tylko takie przykłady, czego nowe pokolenie od nas potrzebuje. Poddanego życia. Zgadzacie się? I to nie może być te życie takie poddane na pokaz. Wiecie, tylko to w ogóle poddane życie. Życie poddane. Poddane życie. Moje całe życie podporządkowane pod moją służbę. Taką służbę, jaką mam, tak moje życie jest podporządkowane. Ostatnio napisałam na internecie, mam męża, ale żyję, jakbym męża nie miała. Kiedy jadę na randkę, to patrzę na niego, a kiedy służę, to nie. To się czuję tak, jakby jego nie było. Poddanego życia. Demokracja z piekła rodem. W kościele jest system jaki? Hierarchiczny. Hierarchiczny. Dzisiaj jest mnóstwo takich ludzi, wiesz, ale oni mi tam powiedzieli, że ja jestem jakiś buntowszczyk. Ja wiem, no może jesteś. No jak jesteś, no to jesteś. No to przyznaj się, skoro ci to mówią, to przyznaj się w ogóle z gromto, poddaj się liderom w ogóle w kościele, ustanów te rzeczy w swoim życiu i daj przykład nowemu pokoleniu. Daj przykład ludziom, którzy cię oglądają. Ludzie czasami żyją w buncie, ale chcą, aby ich racja była na wierzchu. I tak naprawdę wielokrotnie możesz mieć rację, ale przez brak poddania w swoim życiu nigdy nie uzyskasz Bożego celu. Nigdy. Nie. Możesz mieć rację, ale bez tego poddania nigdy nie uzyskasz Bożego celu. Racja nie jest wywyższona przez Boga. Bogu chodziło o prawdę. A prawda jest w osobie Jezusa Chrystusa. A więc nowe pokolenie potrzebuje, abyśmy im autentycznie pokazali poddanie w swoim życiu. Poddanie. Bo jeśli pokażemy im coś innego, to czemu się potem dziwimy, że oni się tak zachowują? Jeśli podcinamy gałąź autorytetu, to tak naprawdę podcinamy gałąź, na której sami siedzimy. I teraz zobaczcie, jako naród w ogóle polski, bo my jesteśmy takim narodem i to też ma takie przełożenie trochę potem w kościele, bo my jesteśmy takim buntowniczym narodem, takim narodem w ogóle, wiecie, jak gdyby tu do walki, do wojny. Nie? Jesteśmy tacy. Tacy są Polacy. Lubimy walczyć, nie? Nie oddaliśmy tej Polski tak łatwo. Lubimy walczyć. Ale jako ruch super umiemy się przeciwstawiać. A teraz musimy się nauczyć dobrze wstawiać. Przeciwstawiać się już umiemy, a musimy się nauczyć dobrze wstawiać. Mniej rujnować, a więcej budować. Mniej rujnować, a więcej budować. Boże, dobrze, że z Bogiem chodzę. A to wszystko rozpoczyna się tak naprawdę od poddanego życia. To było pierwsza rzecz, czyli to poddane życie. Dwa, potrzebujemy nauczyć nowe pokolenie, czyli ludzi. Potrzebujemy im pokazać prawdziwego miłowania, prawdziwe miłowanie i prawdziwe nienawidzenie. Miłość to jest działanie bez wyrzutu, miłowanie bez wyrzutu do innych, że robią coś. O, ludzie potrzebują to zobaczyć. Miłuję bez wyrzutu, a nie idę do kościoła, bo nie dam mnie w ogóle, wiesz. Idę na ewangelizację, bo się prują w kościele, że jak się nie służy, to się w ogniu nie chodzi. Nikt się nie pruje. To w ogóle chodzi o to, że... No, a wiecie, że ja takie rzeczy słyszę? Ale się pruli w kościele. Ja mówię, pruli się w kościele? Jak to się pruli? Ja to w ogóle myślałam, że w kościele to siedzą ci, co chcą. Że tu nikt nie siedzi na przymus.
Że się w ogóle się żyje tak, jak się chce i się chodzi tam, gdzie się chce. I robi się to, co się chce, a nie to, co się musi. A więc nowe pokolenie potrzebuje od nas zobaczyć prawdziwe miłowanie i prawdziwe nienawidzenie. Czyli miłowanie bez takiego wyrzutu, że coś robię. Nienawidzieć. Ludzie nie lubią tego słowa. Szybko już to przeczytam, bo widzę, że jesteście śnięci. Ludzie nienawidzą słowa nienawidzieć. Ale czemu? Przeczytam wam psalm. 26:5. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. To nie o to chodzi, że masz nie lubić ludzi. Bo ludzie, wiecie, że kiedy, ja kiedyś dostałam taki telefon i człowiek do mnie mówi, kurczę, wy to tak, bo bardzo dużo mówicie o tym przeklinaniu. I człowiek tam na przykład ma jakiś problem, mówi, ja tak wykląłem to wszystko. Ja mówię, ale powiedz jak. I on do mnie, ty mordę. Ja mówię, no i co? Nie zadziałało. Ja mówię, bo to nie o takie przeklinanie chodzi. Często my mamy jakieś takie skróty swoje, nie? Puszczamy to w internet, a potem ludzie nie wiedzą tak naprawdę, o co chodzi. A więc nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. Musisz wiedzieć, że kiedy diabeł będzie chciał ciebie uderzyć, kogo do ciebie pośle? Wiesz kogo? Ludzi! Często braci z kościoła. Ktoś na przykład jest prorokiem i mówi, mnie to tak lubią w kościele. Ja mówię, a ciebie nie lubią? Ja mówię, a w ogóle ty uważasz, że jak jesteś prorokiem, to kto cię będzie chciał zabić? Świat? Bracia! Bracia cię będą chcieli zabić. Bracia będą ci chcieli podciąć gardło. Jacy bracia? W Chrystusie. Niewłaściwe zgromadzenia ludzi wciągają jak bagno. A więc nienawidzę niewłaściwych zgromadzeń. Nie chodzę na niewłaściwe zgromadzenia. Ludzie często chodzą z diabłem na kawę. Ja wiem, po co tam poszedłeś? No wiesz, ja wiem, to jest chyba takie myślenie, że diabeł był tyle lat w niebie i jednak pomyślałeś, że coś od niego możesz wciąć. Był liderem uwielbienia. A więc potrzebujemy nauczyć ludzi prawdziwie kochać i prawdziwie nienawidzieć. Psalm 119:104. Z przykazań twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Kiedy ktoś kłamie, to tak naprawdę nie mamy już nad tym autorytetu. Kiedy kłamstwo staje się podstawą argumentów, jest już po rozmowie. A więc uciekam od ludzi, którzy kłamią ze względu na swoje zdrowie. I trzecia, ostatnia rzecz, kolejną rzeczą, które nowe pokolenie potrzebuje widzieć od nas, to jest relacja przymierza. Mamy z Bogiem relację przymierza. To jest ta relacja, w której Bóg nigdy się co? Nie wycofuje. I nowe pokolenie potrzebuje od nas w tym ukształtowanym naszym życiu zobaczyć to. Czyli jeśli jest jakaś porażka w twoim życiu, to nie można mówić ludziom, że to się dzieje za sprawą Boga, ponieważ Bóg jest stały, niezmienny. On w tobie zamieszkał bez biletu powrotnego. Ktoś tak kiedyś ładnie powiedział. Zamieszkał w tobie i nie ma biletu powrotnego. A więc to nowe pokolenie potrzebuje od nas zobaczyć. Musimy być, kochani, prawdziwi. Tacy, którzy z Bogiem idą głosem i dźwiękiem. Głosem i dźwiękiem. Tego ludzie potrzebują zobaczyć. To ludzie potrzebują zobaczyć w naszym życiu. A więc potrzebują zobaczyć obraz poddania, miłości, nienawidzenia i potrzebują zobaczyć obraz prawdziwej relacji. I posłuchajcie, jeśli my im tego nie pokażemy, a tak naprawdę nieważne, co powiesz, bo i tak silniejsze jest to, jak żyjesz. A więc bardzo ważne jest to, co pokażemy. Co pokażemy. Więc jeśli my tego ludziom nie pokażemy, to nowe pokolenie, co będzie robiło, będzie startowało od czego? Od początku. Będzie musiało wystartować od początku. Więc myślcie sobie o tym. Ja was z tym zostawiam. Niech to wam się śni. Zamykajcie wszystkie demoniczne furtki w swoim życiu. Macie do tego łaskę od zawsze.
A teraz jest taka przestrzeń, że pewne rzeczy jest po prostu łatwiej pozamykać. Bądźcie ludźmi poddanymi, bądźcie ludźmi, którzy pokazują prawdziwą miłość i prawdziwe nienawidzenie i bądźcie ludźmi, którzy pokazujecie prawdziwą relację z Bogiem, prawdziwe przymierze. Amen. Raz. Przyjaciele, chcę, żebyśmy zebrali pieniądze dla usługujących, dla tych osób, które dzisiaj nam tutaj usługiwały. Weź coś, zrób Jacku z tym, bo ja jestem w studni. Co? O. Właśnie. Przemku, jesteś? Nie ma. Agatka. Weź ten chobok. Weź serce. Chodzi o to, przyjaciele, że macie na zrobienie tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy, 5 miesięcy. Dlatego, że za 5 miesięcy w rzeczywistości duchowej nastąpi przyspieszenie. Tak masz zbierać pieniądze już. Nastąpi przyspieszenie i nie będziesz miał czasu na to, żeby załatwiać różne sprawy swoje. Od marca przyszłego roku będzie dużo szybciej. Dlaczego będzie dużo szybciej? Dlatego, że rozpoczyna się czas, w którym będziemy dużo więcej zbierać ludzi. Rozumiecie? Więcej ludzi to więcej obowiązków. Rozumiecie, co to znaczy? Więcej ludzi to więcej obowiązków. Więcej ludzi to więcej czasu, który będziecie musieli spędzać z tymi ludźmi. Będzie więcej ludzi do Jezusa przychodzić. Będziecie mieć też coraz większe wpływy finansowe. Teraz przez najbliższe miesiące już wielu z was odczuje rozruch finansowy. A od przyszłego roku, od marca, wielu z was wystrzeli. Tam, gdzie większe pieniądze, tam większe opresje. Tam większe zainteresowanie. Na razie jeszcze służby bezpieczeństwa mało się nami interesują, dlatego że jesteśmy słabi i mali. Wiecie, kto my na razie jesteśmy. Ale my się rozkręcamy i będą się też wami interesowały służby bezpieczeństwa. Te państwo się zacznie wami interesować. Wiecie? Chcecie przebudzenia? To będziecie mieć podsłuchy w telefonach. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli, bo to mało kto rozumie. Będą wam chcieli robić różne rzeczy w życiu, różni ludzie. Ale jeśli tego chcemy, to wzrośniemy w tak wielką siłę, że będziemy w stanie wpływać nie tylko na tym poziomie, na którym wpływamy dzisiaj, ale będziemy również wpływać na państwo. Rozumiecie? I nasi prorocy będą w rządzie. Rozumiecie? Nasi prorocy będą w rządzie. A przyjdzie czas, że się będą nas pytać, będą nas szukać już. Już nie będą nas prześladować, tylko potem będą nas szukać. Będą się nas pytać o różne rzeczy. I być może, jeśli nie wrócił Pan Jezus, to ten naród, o którym mówiła Agata, te przyszłe pokolenie, będzie w tym kraju doradcami rządzących. W ogóle nie wiem, czy interesuje was takie coś.
a możemy to zrobić. Tylko musimy się trzymać dyszla. Rozumiecie? Bo jak się nie będziemy trzymać dyszla, to nie ma żadnych szans powodzenia. Dlatego weźcie sobie to wszystko do serca. Bardzo was proszę. Jak powiedziałem na początku, to jest czas rozdzielenia. Jedni z was diametralnie wystrzelą po tej konferencji. Inni z was zrewidują swoje życie, oddzielą ziarno od plew, staną twardo na skalę i powiedzą: okej, startuję z tego miejsca, bo to rzeczywiście jestem ja. To jestem ja. Mi się wcześniej wydawało, że to coś innego jestem ja. A to jestem ja taki. I bardzo dobrze. Bo najlepiej się odbić z twardego gruntu. Amen? Najciężej się z bagna odbijać. Się odbijasz, się pogrążasz tylko. Więc ja chcę to tak zakończyć. Chcę żebyśmy w ten sposób jakby zamknęli te nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście mamy spotkanie uzdrowieńcze. Będziemy mieli za 20 minut, czyli za 15:07 po toalecie. Więc już proszę, żeby tutaj też były wszystkie osoby, które są zainteresowane uzdrowieniem, uwolnieniem, czy też zamierzają uzdrawiać, uwalniać i tak dalej. Więc to proszę o to. Natomiast chcę, żeby w waszych sercach ten podział naprawdę się wrył i żeby ta konferencja w nas to zostawiła. Uważam, że to jest tak, to jest 7 rok naszego funkcjonowania. W grudniu mija 7 lat, jak zespół powstał. Więc uważam, że naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Jesteśmy coraz dojrzalsi i ta konferencja też o tym mówi, że dzisiaj już tutaj mówimy do ludzi, którzy albo funkcjonują realnie w służbach, albo są już wystrzeleni do służb. Więc potraktujmy to jako po prostu wywindowanie piętro wyżej i za 15:07 zaczynamy uzdrowieńcze.